Witam Państwa bardzo serdecznie, Jacek Łazarski, TAK TV. Z nami kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, pan Jacek Wilk. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry Państwu. Panie Jacku, jesteśmy właśnie po pierwszej chyba debacie prezydenckiej. Jak pan ocenia wyniki tej debaty? No i akurat bardzo dobrze, bo odbyły się tutaj wybory. Uczestnicy zgłaszali i oddawali swoje głosy na poszczególnych kandydatów i wygrałem z wynikiem 37%, także ja jak najlepsze wrażenie. Gratuluję, no niemniej jednak muszę uczciwie dodać, że w debacie tej nie wzięły udział te osoby, które w sondażach ogólnokrajowych zdobywają największe poparcie. Właściwie spośród tych głównych kandydatów nikt w tej debacie nie uczestniczył, uczestniczyli raczej outsiderzy tych sondaży ogólnopolskich. Jak pan myśli, dlaczego akurat taki skład? Wie pan, dobrze pokazuje stosunek tych tak zwanych głównych kandydatów do wyborców. No albo się traktuje poważnie wyborców i się odpowiada na tego typu inicjatywy, bierze się udział w dyskusjach, debatach, albo nie. Ja nie odmawiam nikomu, biorę udział we wszystkich debatach. Jestem kandydatem, który odbył największą liczbę debat dotychczas z różnymi osobami. To była zresztą kolejna. Także ja akurat poważnie traktuję wyborców. No, skoro moi kontrkandydaci podchodzą lekceważąco, no to cóż, tym lepiej dla mnie. Słuchając tej dzisiejszej debaty, miałem wrażenie, że rysuje się między wami taka nić porozumienia, taki wspólny program, polegający mniej więcej na tym, że wspólnie, razem spróbujmy obalić ten układ, który jest obecny, a potem na gruzach tego układu budujmy coś od nowa. Nie uważa pan, że jak każda rewolucja i ta mogłaby przynieść więcej szkody niż pożytku? Nie, bo koncepcja jest taka, jeszcze raz powtórzę, nie chcemy wszystkich jednoczyć, zmuszać na siłę do tego, żeby byli w jednej formacji, bo to jest niemożliwe, takie coś nie ma racji bytu. Natomiast jeżeli uda nam się uzgodnić kilka wspólnych punktów programowych, to jak najbardziej możemy pokazać Polakom, że mają nową możliwość wyboru. I tutaj się kilka już takich punktów programowych zarysowało. Jeden chociażby postulat to są jednomandatowe okręgi wyborcze, to wszyscy jesteśmy się w stanie na to zgodzić, chyba jak mi się wydaje. Drugi to budżet zrównoważony, czyli bez deficytu. Trzecia rzecz, obrona terytorialna. Coś tam jeszcze wyszło, jeszcze kwestia referendów, więc nie mamy zamiaru udawać, że jesteśmy identyczni w różnych kwestiach, bo nie jesteśmy. Natomiast jeżeli idziemy pod hasłami właśnie wymiany tego systemu, obalenia, wymiany pokoleniowej, zmiany tych skorumpowanych elit na nowe, plus walki z socjalizmem, to jest tak wystarczające, żeby nas tutaj połączyć i zbudować wspólny i skuteczny front. No tylko właśnie, mam wrażenie, że nawet spośród dzisiaj uczestniczących w debacie kandydatów ta walka z socjalizmem nie łączy wszystkich. Było kilka głosów, które dosyć mocno szły w lewą stronę. Myśli pan, że choćby tu jest szansa na jakiś wspólny front? No to zależy, jeżeli na przykład uzgodnimy, że zgadzamy się na kwotę wolną od podatku w wysokości najwyższej w Europie, co ja postuluję, to znowuż to będzie wystarczająca silna podstawa do porozumienia i nie będziemy w innych kwestii poruszać. Gdybyśmy chcieli uzgodnić wszystkie możliwe kwestie gospodarcze i polityczne, to byśmy się nigdy nie dogadali. Więc mówię, kilka prostych punktów, co do których się zgadzamy. No i hasło wymiany pokoleniowej, rozbicia systemu politycznego zabetonowanego, a nas jest w stanie skutecznie połączyć. Skoro już jesteśmy przy programie politycznym, to może kilka słów na ten temat. Od czasu rozłamu w KNP, od czasu powstania partii Korwin, osoby, które śledzą scenę polityczną, zastanawiają się, czy są jakieś istotne różnice programowe między KNP a partią Korwin, czy raczej ten rozłam polegał na sporach personalnych. I no, oczywiście spory personalne były bardzo istotne. No, Janusz Korwin-Mikke nie był w stanie znieść tego, że już nie jest szefem partii. Został, że tak powiem, zagarnięty do najnowszego bytu politycznego pana posła Wiplera. Natomiast patrząc na taką jakby, w którą stronę skręca partia Korwin, bo ona jeszcze chyba nie ma programu, więc ciężko jakoś szczegółowo oceniać, to się wydaje, że jest różnica ewidentna. KNP to jest partia konserwatywno-liberalna, czyli partia takich konserwatystów, którzy chcą jak największego wolnego rynku. Natomiast Korwin to jest partia po prostu liberalna. Znaczy wydaje się, że partia Korwin zajmuje w tej chwili miejsce ruchu Palikota takiego w kształcie z 2011 roku. Tak? Znaczy wolność gospodarcza i też coraz więcej takiej wolności w zakresie społeczno-obyczajowym. Także ta różnica robi się coraz bardziej widoczna. Partia Korwin, partia liberalna, natomiast my partia konserwatywno-liberalna.
Wspomniał Pan dzisiaj podczas debaty na temat kwoty wolnej od podatku, jeśli chodzi o podatek dochodowy. Jak rozumiem, oznacza to, że nie popiera Pan postulatu likwidacji podatku dochodowego jako takiego? Za każdym razem, kiedy o tym mówię, za każdym razem powtarzam, że my jesteśmy za likwidacją podatków dochodowych, zwłaszcza od osób fizycznych. Natomiast skoro się wytworzyła jakaś taka atmosfera na podnoszenie kwoty wolnej od podatku, to postulujemy to ustalić na rzeczywiście sensownym poziomie, czyli najwyższym w Europie, po to, żeby polska gospodarka była konkurencyjna i żeby to rzeczywiście była widoczna zmiana. I spowoduje to, że de facto 90% Polaków będzie zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych. Więc jeśli w 90% przypadków, że tak powiem, uda nam się ten podatek zlikwidować, to będzie już na tyle duży krok do przodu, że to na zasadzie takiego kompromisu, ale uważam dobrego kompromisu, warto lansować. I stąd ta koncepcja kwoty wolnej od podatku w wysokości 75 tysięcy złotych, bo przy takim progu, po pierwsze, będziemy najbardziej konkurencyjni w Europie, nawet jeśli Wielka Brytania znowu podniesie tak, obiecuje swoją kwotę wolną od podatku, a po drugie, mówię, 90% Polaków będzie zwolnionych z PIT-u, więc osiągniemy prawie w całości swój cel. Zadałem to pytanie, bo właściwie jest to taka chyba jedyna różnica, jaką udało mi się znaleźć między programem partii Korwin a KNP. Gdyby Pan jeszcze jakieś spróbował wymienić, takie konkretne, już naprawdę konkretne. No na przykład wskażę ten czysto populistyczny postulat Janusza Korwin-Mikke o odwróceniu reformy 67 i przywrócenia wieku 60-65. Bez zmiany tego systemu to jest po prostu niemożliwe, bo nie ma na to pieniędzy. No nie opowiadajmy takich banialuków, bo nie będzie komu za to płacić. Musimy zmienić system emerytalny. Ale za tym chyba też się odpowiada Janusz Korwin-Mikke, za kompletną zmianą systemu i w ramach tej zmiany respektowanie wcześniej ustalonych zasad. Ale to najpierw trzeba zmienić system, a nie przewracać taki jak był, czyli jeszcze gorszy, bo nie ma pieniędzy na to. W tej chwili, żeby się ZUS zrównoważył, to musielibyśmy przechodzić na emeryturę w wieku 75 lat. Opowiadanie o tym, że przywrócimy wiek emerytalny taki, jaki był, bez pokazania skąd weźmiemy na to dodatkowe 100 miliardów złotych rocznie, no to jest czysta science fiction. Więc niestety muszę stwierdzić, że Janusz Korwin-Mikke skręca w stronę takiego czystej wody populizmu, a ja natomiast będę się trzymał konkretów i realnych rozwiązań, które będę proponował. Będę proponował trudną prawdę, ale prawdę, a nie no takie banialuki, przepraszam za słowo. Trzymajmy się zatem konkretów. W takim razie, skoro już jesteśmy przy tym programie emerytalnym, jak Jacek Wilk widzi tutaj sekwencję zdarzeń? Co po kolei, jakie działania krok po kroku, aby tę sytuację, jeśli chodzi o polski system emerytalny, przywrócić do normalności? No przede wszystkim musimy pozwolić, zwłaszcza młodym Polakom, na to, aby mogli rzeczywiście wybierać. To znaczy mogli wybierać, czy chcą uczestniczyć w ZUS-ie, czy chcą odkładać sobie sami na emeryturę. I ja przy każdej okazji powtarzam, że młodzi Polacy, przyszli emeryci, powinni robić wszystko, co mogą, żeby nie oddawać ZUS-owi ani złotówki, tylko samemu sobie na tę emeryturę odkładać. Ja odkąd się dowiedziałem mniej więcej na drugim roku studiów, jak funkcjonuje ZUS i zrozumiawszy, że on się prędzej czy później rozleci, odkładam sam sobie na emeryturę i sądzę, że każdy, który ma taką świadomość, będzie robił podobnie. Wtedy będzie przechodził na emeryturę w takim wieku, w jakim będzie wiedział, że po pierwsze już dłużej nie jest w stanie pracować, a po drugie odłożył tyle, ile im potrzeba. Czyli to jest kwestia uwolnienia wieku emerytalnego. Natomiast no, te zobowiązania, które są, musimy stopniowo spłacać, ale w tym celu przede wszystkim musimy rzeczywiście wprowadzić potężne oszczędności w państwie, bo potrzeba będzie na to dużo pieniędzy. Ja o niektórych tutaj już mówiłem, gdzie są tutaj takie największe obszary marnotrawstwa. No i niestety no, nie unikniemy likwidacji przywilejów emerytalnych, dlatego że jest w Polsce gigantyczna grupa ludzi, którzy mają emerytury sięgające nawet kilkunastu tysięcy złotych. I albo chcemy rzeczywiście uratować ten system, znaczy uratować, wypłacić te zobowiązania, albo nie. Bez zrównoważenia jakiegoś tych wypłat, tutaj tego zrobić się po prostu nie da. Rozumiem, czyli likwidacja tych przywilejów, które są, ale likwidacja dla osób, które wstępują dopiero w system, czy również dla tych, które już w nim są i korzystają z tych przywilejów? Nie no, ci, którzy mają już wypłacane emerytury w jakiejś tam wysokości, no to tutaj tego raczej nie da się szybko przynajmniej zmienić. Natomiast osoby, które już dostają nowe wypłaty, no tutaj trzeba to zrównoważyć. Przy czym ja chciałem zauważyć, że to wcale nie musi być tak, że nagle pozbawiamy ludzi wypłat. Może być to w zupełnie innej formie. Możemy równie dobrze na przykład wypłacać im w obligacjach tych zobowiązań. To jest cały szereg różnych rozwiązań, które umożliwią to, że nie będziemy w sposób jakiś radykalny robić cięć
tych wypłat, natomiast będziemy de facto wypłacać mniej, bo mówię, bez wprowadzenia radykalnych oszczędności tutaj przejście z jednego systemu do drugiego absolutnie nie da. Czyli konkretnie, osoby, które jeszcze nie podjęły żadnej pracy, jeszcze nie wpłaciły żadnej składki, są zwolnione, nie muszą w każdym razie przystępować do ZUS-u. A co z tymi, które już płaciły, nie wiem, płaciły przez rok, przez dwa, przez trzy, przewiduje pan jakiś system wyjścia z tego ZUS-u, czy one już jak raz się zdecydowały, to już do emerytury muszą z niego korzystać? Nie, tu trzeba ustalić jakiś wiek konkretny, do którego można się decydować na wyjście. To jest mniej więcej 20 lat jeszcze do emerytury, tak? Czyli osoby powiedzmy do 45 roku życia mają możliwość wyjścia z systemu i zabezpieczenia się na własnym zakresie. Przepraszam, przerwę. I co wtedy? Płaciłem przez 15 lat, chcę wyjść z ZUS-u. Tracę te składki, które mam, ale jestem wolny, czy coś mam, jakąś rekompensatę? Ale pan nie ma tam żadnych składek, bo w ZUS-ie nie ma żadnych pieniędzy. No ale ja płaciłem przez 15 lat. To, że tych składek tam nie ma, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale ja przez te 15 lat płaciłem. Czyli pytanie, czy teraz Jacek Wilk zostaje prezydentem, Kongres Nowej Prawicy zdobywa całkowitą większość w Sejmie, ustanawiacie to tak, jak chcecie. Ja mam 15 lat składek za sobą. Pytanie, czy albo przechodzę... Albo przechodzi pan do nowego systemu, czyli oszczędza sobie pan sam na emeryturę, godząc się na to, że tam w cudzysłowie stracił, chociaż pan niczego nie stracił, bo to wszystko się rozeszło na bieżąco i pan naprawdę, słowo panu daje, niczego tam nie odłożył. Albo pan uważa, że jednak pan tak uważa, za dużo odłożył, że to się panu nie opłaca i pan jest w tym systemie, czyli dokonuje pan wyboru. A jak jestem w tym systemie, dożywam emerytury, skąd pieniądze na moje wypłaty? No cóż, musimy oczywiście zdecydować się na to, że duża część tych podatków, które teraz płacimy, przede wszystkim jeśli chodzi o podatek VAT, będzie szła na spłaty tych zobowiązań. Także nie ma co ukrywać, bardzo duża część naszych finansów publicznych będzie przez jakiś czas jeszcze obciążona tymi emeryturami. I z tego powodu na przykład ten VAT nie może wynosić w tej chwili 15%, a musi wynosić około 20% na przykład, na wszystko razem, wspólnie. Więc nie ma wyjścia, no musimy z tych podatków, które pobieramy, te zobowiązania stopniowo, częściowo, systematycznie spłacać. Skoro jesteśmy przy podatkach, poza VAT-em jakieś podatki jeszcze? VAT, podatek od nieruchomości i podatek pogłówny. Pogłówny, czyli jednak, a dochodowy? Nie, no już po raz setny powtarzam, że podatek... No ale mówił pan o kwocie wolnej od podatku, więc... No tak, docelowo oczywiście likwidacja, to jeszcze raz powtórzę, docelowo likwidacja podatków dochodowych, natomiast w tej chwili, ponieważ jest taka, jakby powiedział, koniunktura polityczna na to, żeby te kwoty podnosić, to podnieśmy do poziomu takiego, który 90% Polaków zwalnia z podatku dochodowego. Rozumiem. No, myślę, że tak. Pogłówny w jakiej wysokości? Pogłówny musi być w takiej wysokości, żeby każdy dorosły Polak był w stanie go zapłacić. Czy to jest emeryt, rencista, student, czy bezrobotny. Czyli? Czyli to jest kwota w tej chwili tak pomiędzy 50 a 100 zł miesięcznie, raczej bliżej 50 zł na jako punkt wyjściowy. Więc to musi być taki przedział i w tym się też różnimy z Januszem Korwin-Mikke, no bo on też z kosmosu bierze te kwoty. Nie ma takiej możliwości, żeby podatek pogłówny wynosił w tej chwili na przykład 500-600 zł miesięcznie, bo nie zapłacą go ani emeryci, ani rolnicy, ani na przykład osoby chwilowo bezrobotne, bo nie będą miały skąd. A skoro go nie zapłacą, to trzeba będzie tworzyć cały system luk, system zwolnień, preferencji, luk i tak dalej, co ten system skutecznie rozwali. Więc ten podatek musi być naprawdę powszechny, to znaczy taki, który będzie płaciło 97-8% ludzi. A w takim przypadku to musi być na takim poziomie, żeby, tak powtarzam, było stać na niego i małorolnego rolnika, i rencistę, i studenta nawet. To więc to jest kwota między 50 a 100 zł miesięcznie, raczej bliżej 50 na początek. Rozumiem. No ja akurat słyszałem, że Janusz Korwin-Mikke mówił, że przy utrzymaniu VAT-u podatek pogłówny można sobie w ogóle darować. Ale zostawmy to, jesteśmy teraz na wywiadzie z panem. Wiemy już, jakie podatki, co w zamian. Co państwo w zamian będzie nam oferowało, czym państwo będzie się zajmowało, a czym przestanie się zajmować? Wojsko, policja, wymiar sprawiedliwości. Tylko? Praktycznie tak. Poza szczątkowymi innymi wydatkami typu na przykład wydatki na infrastrukturę w takim zakresie, w jakich nie opłaca się sektorowi prywatnemu tej infrastruktury budować. Jeżeli pan na przykład weźmie sobie takie wały przeciwpowodziowe, to nie ma takiej firmy na świecie, której by się opłacało to zbudować. To jest z założenia deficytowe, nierentowne, więc w takich przypadkach władze publiczne na różnym poziomie muszą współfinansować tego typu inwestycje, co nie oznacza, że muszą je robić same, czy mieć przedsiębiorstwa, które będą te wały budować. Wystarczy, że po prostu będą współfinansować. I to są przykłady takich działań dodatkowych, czyli poza ochroną naszego bezpieczeństwa i poza wymiarem sprawiedliwości, które w niektórych przypadkach władze publiczne powinny też współfinansować.
Rozumiem, na koniec pytam, jak idzie zbieranie podpisów, czy udało się już zebrać pełną... Zbieraliśmy, zbieramy górkę. Rozumiem. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję.